W ogóle wiecie o tym, że teraz przez ograniczony czas zwykła kuruma jest kuloodporna. Prawdopodobnie Rockstar niedługo to załata, ale autentycznie żaden gracz nie może cię rozwalić. Ja gram teraz na PlayStation i wiecie co? No spróbujmy tego gościa striggerować, nie wiem czy mnie zaatakuje. No oczywiście jeśli zaatakuje mnie z czegoś wybuchowego, no to zginę, tak? Samochód się zniszczy i będzie po mnie, ale jeśli zacznie do mnie strzelać z jakiegoś karabinu, no to nie chcę, to nie jest AFK po prostu. Ale jeśli by zaczął do mnie strzelać z jakiegoś karabinu, to w środku nie może mnie zniszczyć i to działa też na różne misje. Kiedyś kuruma opancerzona była taka, że nie można było cię zniszczyć w środku w ogóle z karabinu, potem dodali te takie szyby, które można zniszczyć po jakimś czasie, a teraz okazało się, że po dodaniu nowych malowań na kurumę zwykłą, no cóż, można być niezniszczalnym w środku. Zobaczcie, czy to jeszcze działa, bo wczoraj jeszcze działało. I zobaczcie, tutaj wkurzyłem tych gości. Generalnie na tej misji, jak robimy zadanie VIP-a, to te boty mają mega dobrego aima, już by mnie dawno zabili. Zwłaszcza jakbym był tak blisko i zobaczcie, nic mi się nie dzieje, oni celują mi prosto w głowę, headshoty. I samochód jest zgliczowany, jak go sobie kupicie, nie musicie nawet go w ogóle tuningować, nic z nim robić, żadnego jakiegoś tam zaawansowanego tuningu robić. Po prostu kupujecie i kuruma jest już wtedy opancerzona. Tak to działa, no, tak to działa i już. Także kupujcie sobie, triggerujcie różnych graczy, bo jest to, myślę, że bardzo, bardzo fajne i śmieszne. Bardzo ciekawy glitch. Strasznie lubię robić w ogóle łowcę głów. Nawet goniąc zwykłymi samochodami, jakimiś tam bojowymi. Bardzo, bardzo lubię to robić. Zobaczcie sobie na to. Tu już powinni mnie dawno rozwalić. Oczywiście kuruma nie jest całkowicie odporna na ataki. I jakby mnie ktoś tutaj zaatakował z bomby czy coś, to jak najbardziej by mnie rozwalił. Czekaj. Ten gość co on tu próbuje? Może jego samochód też jest kuloodporny? Nie wiem. Co tu się dzieje? To nie ma znaczenia, czy gracie na PlayStation, na Xboxie, czy na PC-cie. Co on robi? Jezu! Ej, no jest kuloodporna, patrz. Podjadę tu? Chyba nie. Ale patrz, autentycznie nie mogą mi nic zrobić. Pobawcie się tym, fajna sprawa. Patrzcie, nawet wystawiam rękę na zewnątrz. O kurde, bombka się od niego odbiła, od tego gościa. Cyk. Nie mogę go tam trafić, patrz. Ale jak się tylko ruszy... O właśnie, o to mi chodziło. O to mi chodziło. Jadę do tego gościa zobaczyć, czy będzie chciał mnie atakować. Byle nie z bomby. O kurde, bierze toreadora. Shit, o shit, niedobrze, niedobrze, trzeba znikać. No już dobrze, weźmiemy się dzisiaj za tuning nowo dodanego do gry samochodu. Jest to Porsche, nazywa się Comet S2. Samochód mogliśmy wcześniej testować w... no na tym zlocie tam, nie? Cena promocyjna mnie nie obowiązuje, bo musiałbym zwiększyć reputację. Muszę niestety kupić za 1 800 000 dolców. Kometa już chyba każdy widział w klubie samochodowym, ale teraz można go sobie normalnie kupić. To jest jakieś Porsche, jedno z tych nowszych. I wygląda samochód fantastycznie, mu się tutaj z tyłu lampy świecą, no po prostu przez cały tył. Wiecie o co mi chodzi, bardzo ładnie to wygląda. No i wygląda jak jeden do jednego Porsche z rzeczywistości. Prawie, że ja nie wiem jak Rockstar to robi, że on nie dostaje jakichś powiadomień o prawach autorskich. Generalnie dziwne to jest, ale jak zwrócicie uwagę, to nasza postać w tych nowych samochodach siedzi w taki sposób, że nogi ma w kierownicy. Podejrzewam, że to mało wygodna sprawa mieć tak nogi umiejscowione, no ale jest jak jest. Nie przejmujmy się tym, po prostu jedźmy na tuning i myślę, że pojedziemy sobie do klubu tuningowego, klubu samochodowego. Ale patrzcie, ja na to nie zwróciłem uwagi, jak testowałem ten samochód, ale tu się wysuwa spoiler. Wow!
Tu się normalnie podnosi spoiler z tyłu, to jest bardzo interesujące. No, w rzeczywistości chyba w tych podszawkach troszeczkę inaczej ten spoiler się wysuwa, ale jest to fajna rzecz, którą mam nadzieję, że uda się jakoś sensownie zostawić, bo w GTA jest tak, że jak zainstalujemy dowolnie jakiś spoiler, to samochód zyskuje przyczepność. Pojadę sobie zresztą może do mojego warsztatu tuningowego, dlatego że tam mam troszeczkę zniżki na tuning. Jestem ciekawy, bo obecnie najlepszym samochodem z tych tunerów nowych, najszybszym, takim najlepszym jest... Czekaj, nie Supra, tylko... Co, on jest w bieda sklepie? Obecnie najszybszy jest ten. Ten jest najszybszy, on ma napęd chyba na przód i jest najbardziej stabilny, najszybszy. Najlepiej nim się wygrywa na tych wyścigach ulicznych. Natomiast Supra jest zaraz za nim, ta MK5. I Supra też jest spoko, tylko ona łatwiej się jakby wykręca na różnych tam wybojach, nie? I możemy przez to stracić pozycję. No jestem ciekawy, jak będzie z tym samochodem. Tutaj mamy silnik chyba zamontowany centralnie. To będzie mój... Wow, co to latające auta? Będziemy musieli to oczywiście sprawdzić zaraz, gdzie my będziemy mogli ten silnik stuningować. Ja tu widzę, że jest jakaś spora przestrzeń z tyłu w samochodzie. Może okazać się, że silnik jest z przodu. Napęd mamy oczywiście na tył. A czy samochód będzie po tuningu stabilny? No, trzeba będzie to sprawdzić. I wjeżdżamy sobie do tuningowni. Hops! Zobaczmy, co uda nam się z tym samochodem zrobić. Dźwięk jest dość unikalny dla tego auta. Dobra, pancerz. Widzicie, że tutaj mamy troszeczkę taniej. I tak, zderzaki. Co my tu możemy pozmieniać? Możemy dodać takie lampy, co wygląda dość ciekawie. Możemy też dać taki wystawiony intercooler. Co by tu wybrać? Ej, ja przeważnie na odcinkach tuninguję ten samochód i potem zmieniam wszystko. Tak mam. Także po prostu przejrzymy sobie opcje, nie będziemy tam jakiegoś, nie wiadomo jakiego stylu robić. Chociaż te światła nie pasują mi takie, o. Myślę, że to bardziej pasuje do, nie wiem, jakiegoś starszego auta czy coś. Nie wiem. Powiem wam, że mało co mi tutaj pasuje. Tutaj też taki klasyczny zderzak. O, nawet jest napisane klasyczny zderzak. Comet SR. Też mam Cometa SR. Bardzo, bardzo fajny samochód. No dobra, zostawmy na razie te światła. Zobaczymy, co będzie potem. Bardzo podoba mi się tył tego samochodu. Mega, mega. Możemy usunąć zderzak. Gościu, nie? No, zostawiamy ten tył, bo mi się bardzo podoba. Powiem szczerze, nawet chyba zostawię standardowy, bo standardowy wygląda mega, mega fajnie. Moglibyśmy tylko... tak, szpary. Tutaj mamy szpary, to wygląda bardzo ładnie, podoba mi się. Silnik oczywiście ulepszamy na maksa. I wydechy. Co my tutaj możemy zmienić? Zobaczcie, jak zmieniamy wydechy, to nie tylko zmieniają nam się końcówki, ale także to, co jest tam w środku. Bardzo fajnie. Właściwie zmienia nam się głównie to, co jest tam w środku. Ekstra. Tu mamy chyba na wydechu turbosprężarki. Bardzo fajne. Oczywiście instalujemy to najbardziej. Turbowydech to się nazywa nawet. Okej, okay, nadkola. Tu możemy dać takie żeberka. Mnie się to nie podoba. Ja wolę chyba taki czysty styl, bez żadnych wlotów, nic z tych rzeczy. Dobra, światła przeciwmgielne. Z tego możemy zrobić rajdówkę? Oszalałeś? A czy ten samochód uczestniczy normalnie w rajdach w rzeczywistości, ale kurde. Dobra, what? Co to jest? Ej, gościu, o co chodzi? Ale fajne. Mi się strasznie podoba możliwość kolorowania tych przednich lamp w samochodach. Zresztą w Suprze możemy kolorować też i tylne. Tutaj tylne, kolor tylnych świateł nam się nie zmienia. Ja bym wolał wybrać sobie coś takiego. Dobra, maska. Zapinki maski. Możemy sobie wybrać nawet kolorowe, jakieś czerwone, niebieskie. Ja biorę niebieskie. I możemy typ maski zmienić także. I tutaj jeśli chodzi o maskę, to chyba niewiele nam się zmienia, no nie? Tak widzimy, że tutaj parę drobnych rzeczy się dodaje. O, może dajmy sobie taką maskę SR. Proszę bardzo, samochód będzie taki troszeczkę bardziej groźny. Wnętrze, deska rozdzielcza. Zobaczcie, ile możemy zmienić w zwykłym warsztacie tuningowym, co?
okrojone wnętrze tutaj mamy bez, wiesz, bez wygłuszenia, bez niczego w środku. Mamy takie bardziej sportowe wnętrze, ale mi się podoba takie obszyte. Niech będzie sportowe, ale wiesz, obszyte. Drzwi, tutaj oczywiście możemy sobie też powymieniać. Te opcje były zarezerwowane kiedyś dla warsztatu Benego, no nie? Teraz możemy sobie je zainstalować także w normalnych samochodach. Mamy tutaj możliwość zainstalowania siedzeń, jakichś tam innych. Zobaczmy, jak to wygląda z zewnątrz. Mi się podobają chyba te standardowe. Dobra, kierownica. Możemy sobie wymienić. Tutaj zdecydowanie wybierzemy sobie coś innego, może coś takiego. I możemy dać kilka opcji klatek bezpieczeństwa. Jest, zobaczcie, nie ma tak, że tylko jedna jest. Także bardzo fajnie. No, tutaj nie wiem, na co się zdecydować. Może bez klatki. Ten samochód jakoś mi nie pasuje do tego. Tutaj jeśli chodzi o reflektory, to jeszcze sobie wymienimy na jakieś inne. No i wybieramy sobie oznaczenia. Tutaj zdecydowanie coś wybiorę z oznaczeń. Wow, możemy dać nawet jak... to jest chyba Porsche GT3 RS, no nie? Takie malowanie ma, jak tutaj ta z boku. Bardzo fajnie. Tutaj mamy Moro. Okej, okay, nie, no zdecydowanie wybieramy to. Kolor samochodu będzie trzeba zmienić na chyba czarny, zdaje się. Dobra, możemy mocowanie tablicy. Oczywiście usuwamy tablicę przednią, zdecydowanie. Lakierowanie, tutaj będziemy musieli dać czarny kolor i to będzie wyglądać niesamowicie, niesamowicie. W dodatku jest to nowy samochód, więc tutaj możemy zainstalować opony do driftu, plus możemy ten samochód jeszcze dodatkowo obniżyć. Także będzie teraz kosmos, dodatkowy kolor. Tutaj, o, możemy, zobaczcie, kolor tych oprzyć tam w środku. To oczywiście wybieramy czerwony. Znaczy nie oprzyć, tylko jak to się nazywa? Nitek na fotelu. No, jak to nazwać? Dobra, dajemy jasne wnętrze, ekstra. I kolor akcentu? Aha, to żeśmy wybrali, nie? Nie, czekaj, nie wybrałem, bo to są zegary. To oczywiście czerwone muszą być. Dawaj czerwone. Niech będzie, cyk. Zobaczcie, chociaż ten kolor tego wnętrza moglibyśmy zmienić na coś innego. Coś jasnego zdecydowanie, ale może... niebieskie na pewno nie. Może... nie, diamentowy błękit też nie. Gdzie tu jest silnik? Chyba z tyłu, co? Mam nadzieję. Powinien być z tyłu. Czy raczej środkowo montowany. Dajmy po prostu coś takiego. Coś jasnego. Okej, okay, mamy. I dach. Dokładki da... shit! O shit! Co jest? Halo! Ej, patrzcie, tu mamy nawet takie z boku! Z boku rzeczy. Wow! Konkrecik! Jak to wygląda? A ja to dla Beki zainstaluję. Nie no, dla Beki teraz zainstaluję, ale potem to pewnie odinstaluję, bo podoba mi się ten styl taki czysty. Dobra, co my możemy jeszcze na dachu dać? Karbonowy dach możemy dać, okej. Okay. I progi, proszę bardzo. Bardzo dużo możliwości modyfikacji tego samochodu jest. Możemy dać wyścigowe progi. Ja dam sobie karbonowe. O, proszę bardzo. A czekaj, jakie tu jeszcze opcje były? Takie stylowe możemy wybrać. Czekaj, co? Spoiler, aha, spoiler zderzaka. Jezu, co to jest? Wytrzymały spoiler. Co powiecie na coś takiego? Zrobimy taką torówkę, wyścigówkę? Nie, dajmy sobie taki karbonowy, subtelnie. No i właśnie, najgorsza rzecz. A czekaj, tutaj mamy przyczepność wymaksowaną, zobaczcie. Tylna klapa i ja tutaj nic nie widzę, co nam się zmienia. Ty, zobacz. Wygładzona klapa bez skrzydła. I teraz pytanie, czy to się będzie otwierać? Teraz to już wygląda jak, faktycznie jak ta Porschawa z rzeczywistości. To mi się podoba najbardziej. Pytanie tylko, jakie staty przesadzone. Wysoki kaczy spoiler. Wow! Możemy dać coś w stylu RWB, w stylu starych Porschawek. Nice! O, shit! Co to jest? Ej, podobało mi się to poprzednie skrzydło, mega fajne. O, ja pierniczę! Co ten Rockstar? Co jest?
Lampeki zainstaluję. A czy tak, najpierw musimy sprawdzić jedną rzecz. Czy jak dam tą wygładzoną klapę, to czy będzie ona się otwierać? To musimy koniecznie sprawdzić zaraz. A potem wezmę to wielkie skrzydło. Tu damy sobie oczywiście to. I zawieszenie, uwaga. Proszę bardzo, jeszcze będzie można mocniej obniżyć zaraz. Mega, mega. Tutaj staty są jakieś przesadzone. Ja nie wiem, o co chodzi, co się dzieje. Felgi są bardzo ładne. Tutaj bym dał jakieś z tych starszych może. Zobaczmy, jak wyglądają te nowe felgi. Jeszcze nie mam wszystkich odblokowanych. Uuu, ty. Te wyglądają dobrze, dobrze wyglądają. Dajmy może te. Pyk. I oczywiście weźmiemy sobie kolor. Mi się nie podoba wnętrze tych felg. Wyglądają, jakby były słabo wykonane czy coś. Tak niezbyt dobrze. Czerwone, może jakieś ciemne. Nie, czerwone nie pasują. Chyba najlepiej będzie dać czarne, jakieś ciemne takie ulepszenia. Tutaj dajmy sobie na razie kule odporne. Dajmy sobie jakieś projekty. Pyk. I tyle. Tutaj jeszcze pojedziemy sobie. O, tu coś jeszcze zostało. A, to taka pierdółka. Tego nie będziemy instalować nawet. Dobra, dajmy sobie lekko przyciemnione szyby i to właściwie tyle. Dobra, teraz musimy wyjechać z warsztatu. Jak to wygląda, ty? Strasznie dużo opcji, ale widzicie, że ja nie zrobiłem z tego samochodu jakiegoś potwora. Bardziej zastanawia mnie to, czy teraz jak będę sobie nim jechał, to otworzy się, podniesie się ten z tyłu spoiler. Podnosi się, o, to zdecydowanie będzie opcja, którą ja zostawię sobie do tego auta, bo najbardziej przypomina to z rzeczywistości. Mega, mega fajnie. Dałem sobie tą skrzynię na górze, za chwilę zainstalujemy ten ogromny spoiler i zainstalujemy jeszcze opony do driftu. Zobaczymy, jak ten samochód będzie latał. W ogóle widzę, że jest nowa fura do zdobycia. A, już nim jechałem, on jest bardzo słaby. Ale myślę, że jakoś go sobie zdobędę. Nie wiem, co trzeba zrobić w tym tygodniu, żeby go zdobyć. Coś tam będzie trzeba pokombinować. Dobra, wracam do swojego auta. Kurde, jakie tu fury powystawiane są. Mega, mega fajnie to wygląda. Zresztą, tak jak się patrzy gdzieś tam na stronce internetowej, po tych sklepach, no nie, to się nie czuje tych samochodów za bardzo. Są jakieś takie ikonki, znaczy ikonki, miniaturki tych samochodów i tak nie wiesz, co właściwie będzie można z nim zrobić, nie? A tutaj Rockstar powystawiał te wszystkie samochody, zrobił jakieś tam losowe tuningi albo tuningi z szybkich i wściekłych i możesz sobie zrobić coś takiego albo coś zupełnie innego. I wiesz przynajmniej, że jak kupisz ten samochód, to będziesz mógł zrobić mniej więcej coś w tym stylu. W ogóle nie wiem, gdzie teraz moja fura jest. Gdzie się odstawiłem, a mam tu dużą mapkę otworzoną i jej nie widzę. Czekaj. O, jest tutaj. Jest, schowała się. Dobra, idziemy na tuning. Jeśli chodzi o tuningowanie tutaj w klubie samochodowym, to jest ciekawa opcja, bo jak idziesz sobie na tuning, to inni gracze mogą zobaczyć, jak tuningujesz. Mało tego, inni gracze mogą tuningować razem z tobą. Ty, ale zobaczcie, ja tu sobie zmieniłem kolor akcentu i wnętrze tych lamp mi się też zmieniło. To mi się nie podoba, będziemy musieli sobie to zmienić, więc chodźmy do lakierowania, kolor dodatkowy, bo to chyba to będzie. Nie, to nie to. To będzie chyba kolor wykończenia. I... O! Podstawowy. Nie, to czekaj. Wnętrze tych lamp? Co? Chyba kolor akcentu, tak? Nie? Ej, czemu te lampy są czerwone cały czas? Patrz, tutaj nic nie zmieniamy. Dlaczego? Coś nie tak. Patrz, jakby wnętrze... Czemu tak jest? Ale głupio. Nie, naprawdę? Tu mamy srebro. Czemu to jest czerwone? Może to jest po prostu takie oznaczenie? Poczekaj. A, to jest takie oznaczenie. Oj, szkoda, szkoda, bo ja bym wolał, żeby były w środku ciemne. Bardzo szkoda. Patrzcie, wszystkie te malowania mają ciemne te wnętrza lamp, a te mają czerwone. No słabiutko. Dobra, więc tak, instalujemy przede wszystkim koła. Rodzaj, nie, koła, ulepszenie i z małą przyczepnością, okej. No to chciałem jeszcze sprawdzić ten samochód na wyścigach, zobaczyć, jaką sobie daje radę.
I oczywiście dajemy ogromny spoiler. Gdzie te spoilery? Tutaj. Damy ten największy. Oczywiście ja sobie zostawię ten, który mam teraz zainstalowany, bo mega mi się podoba. Ale tak dla beki zainstalujemy ten. No i wychodzimy z tuningu, mamy już samochód gotowy. Chłopie, zobacz na to, jak ten spoiler wygląda. Czy wy to widzicie? W ogóle jest ciemno tutaj w GTA. Ale zobacz. Ja pierciut. Przesada, dlaczego? Tu jest sporo różnych spoilerów do wyboru. Można ten samochód zrobić tak w starym stylu i też będzie spoko wyglądać, ale ten... Wow, zdecydowanie nie pasuje. Szkoda, że jest tak ciemno, to dobrze go nie widać, ale no... Mniej więcej wiecie, o co chodzi, prawda? Za chwilę sobie pójdziemy na wyścigi uliczne, zobaczę, jak ten samochód będzie się spisywał. Teraz tym wielkim spoilerem zahaczyłem o bramę tam na górze. Próbuję coś tutaj udriftować. Wow! Obraca gościa. Gdzie ja w ogóle wjechałem na te drifty? Dziwnie się zachowuje, zdecydowanie coś tu nie gra. Inne samochody, na przykład ta Silvia taka, co można było ją zdobyć w zeszłym tygodniu, na drift zachowywała się w porządku. Tutaj zdecydowanie ten samochód nie chce podtrzymywać tego driftu, co jest dość zrozumiałe. Samochód ma silnik zamontowany z tyłu, więc te samochody tego typu generalnie słabo driftują. Właśnie łatwo nimi przestorowywać, również w Forzie, nie wiem czy tak jest w rzeczywistości. Ale w Fordzie tak jest. Aha, jedna bardzo ważna rzecz. Wow, patrzcie jakie tutaj mamy ringi. Nieźle, dobra. Bierzemy sobie pojazd i uwaga. Zawieszenie obniżone. Trach. Proszę bardzo. Proszę bardzo, ale drezyna. Zdecydowanie wywalę tutaj ten kosz na dachu. I dam ten spoiler, który miałem wcześniej. Coś czuję, że zaraz zginę od rakiety. Bo tu leci jakiś śmigłowiec. To jest jakiś hardkorowy chyba śmigłowiec, nie wiem. Zainteresował się mną ewidentnie, ale ja chyba jestem w trybie pasywnym, więc nic mi nie mogą zrobić. Oj, zobaczcie, teraz modyfikuję sobie pojazd z innym graczem i jeszcze jakiś inny w ogóle do mnie wsiadł teraz. Dobrze, to weźmy sobie, usuwamy ten spoiler, bo on nie tylko, słuchajcie, jest przesadzony, ale on także przeszkadza w ogóle w jeździe, nim się łatwo o cokolwiek zahaczyć. Kurde, przesada trochę, bo to jest faktycznie model, jak możemy w nim w coś uderzyć. Także biorę sobie ten mój spoiler, który mi się bardzo podobał. Bierzemy, wywalamy chyba to z dachu, no nie? Czy zostawiamy na razie? Będę chciał też tym samochodem ścigać się bez obniżenia, bo czasami chyba to obniżenie trochę przeszkadza. No i musimy z dachu chyba to wywalić, nie wiem, może zostawić tak dla beki. W sumie nie wygląda to źle, wygląda tak jakbyśmy gdzieś w góry chcieli pojechać czy coś i zabrali ze sobą dodatkowy bagażnik na dachu. Nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale teraz możemy sobie tuningować w klubie samochodowym również i kolor świateł. Także ja sobie zdecydowanie dam czerwone. I tak jeszcze myślę, że dam sobie zestaw neonowy na przód i dam sobie podświetlenie na czerwono. I tak to podkreślimy, że ten samochód jest taki diabeł. Proszę bardzo, mamy już samochód gotowy. Ten kolor przednich świateł czerwony jest bardzo mocny. Jak włączymy sobie długie światła, zaraz wam pokażę jak to wygląda w nocy. No i akurat jak na złość zrobił się dzień. Ale zobaczcie, te światła są... Ej, patrzcie, te na dole światła się również świecą i są też czerwone. Wow. I to naprawdę świeci mega, mega mocno. Teraz jest już dzień, więc... No, nie pokażę wam jak mocno może to oświetlać, ale zobaczcie sobie jak to oświetla chociażby w dziennie. Także macie pojęcie na temat tego jak to mocno po prostu daje. Samochód jest teraz obniżony, ale ponieważ będę jechał w wyścigu za moment, to sobie samochód dam na domyślne ustawienie zawieszenia, żeby łatwiej było pokonywać różne tam wertepy i tak dalej. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo samochód driftował słabo. To możliwe, że będzie nim się całkiem dobrze jeździć. Nie będzie tak po prostu wywalać na zakrętach czy coś. Może się okazać, że nie, ale to zaraz sobie sprawdzimy, jaki będzie przyczepny. I czy będzie dobrze przyspieszał, tak w porównaniu do Supry na przykład, albo do tego takiego dziwnego z napędem na przód auta. Hyundai'a chyba, to jest, albo nie wiem, to jest Celica chyba stara. Ten taki szybki, co wam pokazywałem na początku.
W każdym razie będzie trzeba go sprawdzić na wyścigach. Teraz jak się nim chciałem przejechać, żeby zobaczyć, czy on w ogóle jakoś skręca. Te wyścigi uliczne są mega, mega fajne, bo tam nie chodzi o to, żeby jechać szybko, tam chodzi o to, żeby jechać precyzyjnie. I ci właśnie tacy ścigacze, co się lubią szybko ścigać, albo osoby, które mało jeżdżą samochodami, bo latają ciągle opresorami, robiąc bez przerwy misje, no to na wyścigach są po prostu mega, mega słabi, łatwo ich pokonać. Teraz jest dostępny taki wyścig premium, w którym bardzo łatwo jest wygrywać i zdobywać po 100 tysięcy za parę minut. Także bardzo, bardzo fajna sprawa pokonywać tych słabych graczy, którzy po prostu tymi opresorami tylko i wyłącznie. I zobaczmy sobie, tutaj mamy, widzę, samych koksów. Bardzo dobrze, że gracze wzięli takie mocne auta. Sprawdzimy, jak poradzi sobie moja nowa Porsche'awka. Jest i Supra, zobaczcie. Uwaga, uwaga, uwaga. 3, 2, 1. Woo! Poszli! Oho, trochę tutaj rzuca. Jedziemy z krutasem. O Jezu, tego zarzuciło totalnie. No, tutaj czuję, że samochód może zarzucić, więc trzeba na to uważać. Chyba i tak myślę, że ta taka Toyota Celica, czy tam Hyundai, nie wiem co to jest, lepiej sobie poradzi na tych zakrętach. On po prostu jedziesz i niczym się nie przejmujesz, w ogóle ci dupy nie zarzuca. No, napęd na przód w końcu. A tutaj jednak ten napęd na tył czuć. I tak mam wrażenie, że w każdej chwili mogę samochód przesterować i może się obrócić, ale jeśli chodzi o przyspieszenie, chyba jest w porządku, udało mi się zestawić przeciwników z tyłu. Póki co. Oj, tutaj nie pojechałem skrótem. To niedobrze, te skróty też są czasami takie. Czasami warto je używać, a czasami nie, bo na tych skrótach jest ciężko. A to nie są jakieś tam wymyślone przez Rockstara, wiesz, blokady czy coś drogowe, tylko oni używają tych takich mapy po prostu. I tutaj właśnie o to chodzi, żeby nie jechać szybko, tylko żeby jechać precyzyjnie. No i znajomość trasy też dużo daje, nie? Więc jak już raz przejechałeś sobie traskę skrótami, nawet byle jak, to już drugi raz na tym wyścigu będziesz koksem. Proszę bardzo, pyk. Musielibyśmy to sprawdzić, nie? Tak zrobić wyścigi dragowe jednego i drugiego samochodu. Jezu, patrzcie, jakie te światła mocne są, czerwone. Wszystko na czerwono się świeci. Jeszcze mam ten czerwony neon z przodu i dodatkowe światła przeciwmgielne tam w zderzaku, no nie? No, rzuca go troszeczkę. Troszeczkę go rzuca. Także no, nie jest to chyba lepszy samochód od tej Celiki. Nie wiem jak z przyspieszeniem, ale tak, jeśli chodzi o prowadzenie, to ta Celica chyba jest lepsza, zdecydowanie. Nie ma się, jak się nie umiecie, to się niczym nie przejmuje, że tam na krawężniku cię wywali czy coś. Tutaj chyba tylko może być przyspieszenie lepsze, ale mogłem trafić też na takich przeciwników słabych, którzy mnie nie potrafią dogonić. Pyk. Pyk. Nie mogę się doczekać tej aktualizacji na PlayStation 5, gdzie ponoć będzie można zwiększyć prędkość maksymalną naszych wszystkich samochodów. Ja coś czuję, że tu chodzi o to, że będziemy mogli doinstalować do samochodów Nitro. Że to będzie o to chodzić. Będzie można zwiększyć prędkość maksymalną samochodu. To by było ekstra, co? Nitro. No już Nitro mamy przecież w samochodach. Jak one się nazywają? Samochody z Areny Wojny, no nie? To tam jest Nitro normalnie. I ono coś tam daje. No, coś tam lepsze przyspieszenie jest chyba, ale prędkość maksymalna się nie zwiększa. Więc jestem ciekawy, co Rockstar wymyśli na ten konsolę nowej generacji. Tu sobie pojedziemy, zobaczymy, czy ten skrót jest fajny. No, rzuca trochę samochodem. Faktycznie jest ciężko go opanować. Trzeba uważać z gazem zdecydowanie, ale może rekompensuje to właśnie dobrym przyspieszeniem. No i otwierany spoiler z tyłu, kurde, to jest wisienka na torcie. To jest coś, co mi się bardzo podoba. I proszę bardzo, wygrany wyścig. I wygrane, tutaj chyba miałem po prostu słabych przeciwników. Jeden gracz widziałem, że wykręcił, o, czas okrążenia 1.10 wykręcił najlepszy. Chesterem, czyli tym.
czyli Suprą, no nie? Zobaczę sobie jeszcze jeden wyścig. I zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że w tym samochodzie kamera jest bardzo wysoko ustawiona. Ja mam kamerę ustawioną tu wysoko generalnie w GTA, ale tutaj jest wyjątkowo wysoka. Jakbyśmy jechali w BMW E30, też była taka BMW, kiedyś pamiętacie? I tam też tak strasznie wysoko była ta kamera. Albo w BMW, albo w jakiejś takiej rajdówce. I no, mi się to nie podoba. Zdecydowanie, powinno być troszeczkę niżej. No, powiem wam, że teraz trafili się naprawdę hardkorowi gracze. Poziom nawet 400. I zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Widzę, że ktoś też już ma ten samochód co ja. Tylko, że chyba nie stuningowany w żaden sposób. Zobaczymy, jak pójdzie. I go, i poszli. Ciekawe, czy będzie spychanko. Tak, ta pryszawa, co jest przede mną, zdecydowanie nie jest stuningowana. O, o, o! Kurczę, mogłem troszeczkę zwolnić, no nie? Tutaj to zderzanie jest najgorsze. Wtedy można mega zwolnić. Ale tak widzę, że ta pryszawa ma naprawdę dobre przyspieszenie. I tu możemy sobie hops. W tym miejscu, o Boże, gościu zdupia i stąd, Jezu, co za typ, już drugi raz się o niego rozbijam. Ech. Dobra, zobaczymy, czy uda nam się to jakoś nadrobić. O, widzicie, rzuca troszeczkę. To niedobrze. Tutaj ktoś wybuchł w ogóle, what the fuck, jak on to zrobił na wyścigu ulicznym? Zbombardował się, czy jak? Tutaj jakiś bardzo dobry gracz jedzie z przodu, może będzie miał Porsche'awę. To będziemy mieli mniej więcej kontrast między tymi samochodami. Tutaj najlepiej by było, jakby wszyscy mniej więcej z takim samym poziomem umiejętności jechali, żeby porównać te samochody. Albo po prostu puścić jeden samochód obok drugiego. Teraz ja się tutaj... O, ale tu ciasno jest, kurczę, tu nigdy nie byłem chyba. Wow, gościu! Znowu ten sam chyba, ej! Co ja mam do niego pecha, czy jak? Jeden tam wyrwał mocno do przodu. Ale fajnie to było, jak tam gościu stał na tym skrzyżowaniu. Ja nie jechałem tego wyścigu jeszcze. Chyba nie jechałem go, jest bardzo szybki. A może go dodali w tym tygodniu? Nie wiem, bo już sporo tych wyścigów jechałem. Na poprzednim widzieliście, że ogarniałem te skróty, mimo że ciężko je zauważyć. Także już jechałem parę razy tamten. Uch. Okej, to mi się podobało, w jaki sposób ten samochód pokonał lampę wywróconą na drogę. To było fajne. Widzicie, że nie wjechałem w ten skrót, co ten gościu, który zawsze mi zajeżdżał drogę. Uch. Ale tak widzę, że z premedytacją nikt się tu nie spycha póki co. Pyk. No, trzeba uważać. Powiem wam, że ta pryszawa nie jest, zdecydowanie nie jest najlepsza wśród tych nowych samochodów. Jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów, bardzo, bardzo łatwo samochód jest wyobracać. Przyspieszenie chyba jest takie całkiem dobre, wydaje mi się. O, tu trzeba uważać. Au! Sam się rozwaliłem. Rockstar chyba pododawał tych różnych przeszkadzaczy tutaj na tym skrócie, bo to jest bardzo mocny skrót. I trzeba tam precyzyjnie pojechać. Okej, i zobaczmy. No już chyba koniec. No, koniec wyścigu, bo ktoś już tam skończył? Nie, ja mam osobisty rekord. Będzie można zobaczyć właśnie po rekordach, kto miał lepsze okrążenie. No ja na pewno teraz nie będę miał najlepszego okrążenia, jak się tak rozbiłem. Ktoś za mną tam ciśnie na grubo. Znowu ten gościu, kurde. O, i znowu, ej no, ej, to jest klątwa tego typa. To jest, kurde, klątwa, ten gościu. Ja pierniczę. Nie wierzę w to. Dawaj. Pod tym z tym poleciałem fajnie. I przyspieszenie, pa. No nie, no ta Silica jest jednak, zobaczcie, lepiej przyspiesza. Ta Silica jest lepsza na te wyścigi, zdecydowanie. Także jak macie już ją, to nie kupujcie Porsche'awy. Ten gościu po prostu jedzie jak dupa, ale tamten jest chyba lepszy, ta Porsche'awa na pewno nie jest najlepsza. Myślę, że ona będzie porównywalna do tego takiego Audi, które można było kupić od początku. Albo do Supry chyba nie. I pyk, osobisty rekord, proszę bardzo.
No, ten typek był koksem, zobaczcie. 1.16, ale jechał cały czas z przodu, kurczę, nie wiem, z dobre 10 sekund przed wszystkimi. I zrobił, o, ja też całkiem niezłe okrążenie zrobiłem. 1.17, on zrobił 1.16. Tak mi się wydaje, że ta Proszawa nie jest jakaś bardzo dobra. Ten Comet nowy. Ale też jakaś tam najgorsza nie jest. Zarzuciło mnie parę razy. Myślę, że jest gdzieś na poziomie tej Supry, jeśli chodzi o osiągi i możliwość wygrywania w wyścigach. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał tunik nowego samochodu w GTA. Trzymajcie się, na razie. Hejas!